szpitalu mówią, że agent 01 jest wciąż nieprzytomny, ale nic mu już nie zagraża. A więc agent Hugo uratował mu życie, sam jeden. No cóż, chyba raczej z pomocą centrali. Dzięki temu jego błędy nie miały poważnych konsekwencji. Już dobrze, agencie 02. Notes agenta 01 to nasz jedyny ślad. Oto ostatni zapis. Test o godzinie 23. Operacja AA. Grafenfenich zaginął. Dziwne. Co to jest operacja AA? Grafenfenich? Czy to nie jest mój stary znajomy profesor Grafenfenich? To musi być on. Pracował w Instytucie Chemii Molekularnej, ale on nie może być w to wplątany. Być może jest w niebezpieczeństwie. Musimy wysłać do niego naszych agentów. Przepraszam, że się wtrącam, ale jeden agent tu w zupełności wystarczy, zwłaszcza jeśli jest zdolny i doświadczony. Agencie Hugo i agencie 02, obaj wyruszajcie natychmiast. Czuję, że dzieje się tu coś złego. Cóż, nie widzę tu żadnego trolla. Ach, wszystko się pomieszało, szefie! Właśnie miałem mu połamać kości, kiedy uciekał! Nie mogę sobie pozwolić na tego rodzaju nieprawidłowości. Witaj! Otrzymaliśmy raport od Kreta! Troll zmierza do profesora Grafenfenicha! Maksie Szmelcu, możesz się nim zająć? Niech trollowi zdarzy się mały wypadek. Tak jest, szefie. Szybko pozbędę się tego klein problemu. Może użyję bomby. Agencie Hugo, twoja misja polega na dotarciu do laboratorium profesora Grafenfenicha w Uptown. Muszą tam ukrywać coś bardzo ważnego, gdyż teren jest silnie strzeżony. Uważaj więc. Już jadę, All Too Bright. Słuchaj uważnie, agencie Hugo. Musisz teraz przebyć ostatni odcinek drogi do laboratorium. Ale uważaj, jest pilnie strzeżony. Nurkujesz za pomocą tego klawisza. Uważaj, agencie Hugo. Zostałeś zauważony. Uciekaj stamtąd i poczekaj, aż sytuacja się trochę uspokoi.
Świetna robota, agencie Hugo. Dotarłeś do laboratorium. A więc tobie też udało się tu dostać, e? Fart nowicjusza. Profesor Grafenpfennig, jak sądzę? Cóż, tak, to ja. Nazywam się Hugo, agent Hugo. A ja nazywam się agent 02. Cóż, witam. Nie wie pan przypadkiem nic o żadnym nielegalnym spisku? O tak zwanej operacji AA. Przykro mi, ale trafiliście pod zły adres. Spróbujcie poszukać nieco dalej. Czy może nam pan powiedzieć, na czym polega pana eksperyment? To bardzo ciekawy projekt. Próbujemy zwalczyć głód na pustyniach w Afryce. I żadne ciemne typy nie są w to wmieszane? Ależ skąd? Przeprowadzamy kilka prostych eksperymentów, to wszystko. Na przykład to chlorek sodu. Najzwyklejszy chlorek sodu. A skąd dokładnie ma pan ten chlorek sodu? Finansuje nam to jakiś fundusz. Wiem, że do portu właśnie przybył cały kontener. Agencie Hugo, nakazałam agentowi 02, by pozostał na miejscu i pilnował Grafenpfenniga. Musisz popłynąć do portu i znaleźć ten kontener. Dowiedz się, skąd pochodzi ładunek, a wtedy będziemy wiedzieć, kto stoi za tą sprawą. Możesz dostać się do portu przez stary kanał odpływowy, ale uważaj, możesz tam spotkać Maxa Schmelza.